Mamy wieczór. Piątek wieczór, więc trzeba jakoś zacząć. Jesteśmy w Karpaczu, taki mamy widok z okna. Tu jest nasza sypialnia. Tu jest jedna łazienka bez papieru. Tu jest nasz salon. Mamy psa. Jest Aria. Tak, przyjechaliśmy tylko na 3 dni. Tu jest druga sypialnia, tu się rozkoszczają nasi goście. I tu jest łazieneczka. Tu jest Madzia. Hej. Sobota, 16 kwietnia, godzina 10.32. Karpacz. Że 10.56 wchodzimy na szlak koło Kruczych Skał. Idziemy czarnym szlakiem na skalny stół, ale przez Sowią Dolinę. Pierwsze przebieranki już są, bo jest gorąco. No i lecimy, lecimy. Ach, mamy oblodzoną trasę. Mamy lód, nie? Pierwszy strumień za nami. Idziemy po lodzie. Jak to możliwe? Mamy raki, teraz można iść spokojnie. Idziemy już godzinę 10. Przeszliśmy jakąś chwilę temu Sowią Przełęcz. I zaraz gdzieś dobijemy. No jest klimat taki. No, ja się tu do was rozgaduję, a się okazało, że robiłem zdjęcie, zamiast nagrać filmiku. Mamy 700 metrów do Sowiego Siodła. Idziemy już godzinę 30, zostało rzut belecikiem. Na dole mamy słoneczko. Nie wiem, czy to będzie widać. Gdzieś tam się przebijało. A nad nami chmury. Taka masakra, słońce świeci, znaczy śnieg odbija, a my się przewracamy co chwilę. Trochę nie to odpocznij. Może iść tu po tych... Nie, dotarliśmy na Sowie Siodło. Sowie Siodło. Czeska Republika. O, to jest super graniczne. Także jest trochę śniegu, jest. Docieramy powoli na szczyt. O, jest słoneczko tutaj. Mamy cel, czyli skalny stół. Jest zajebiście.
No i mamy taki mały ząb, bo szlak zamknięty. Musimy zejść w dół i czerwonym szlakiem przejść na przełęcz Okraj. Idziemy w stronę przełęcza Okraj i mamy zajebiste słońce, zajebiste. Odkąd przeszliśmy na czeską stronę, mamy cały czas słońce. No dobrze, mamy czas 2:56. Idziemy na przełęcz Okraj. Stamtąd sobie zielonym pójdziemy już w stronę domu. No i docieramy na nasz kolejny cel, czyli przełęcz Okraj. Tutaj zobaczymy, może wypijemy sobie jakieś małe piwko. A few minutes later. No, to weszliśmy z małej upy na przełęcze Okraj. Przesuwamy teraz zielonym szlakiem w stronę domu. Ogólnie troska na jakieś 2,5 godziny i będziemy w domu. 6 godzin, cały wymarsz, jakieś 14-15 km. Ale już wracamy, już zeszliśmy z żółtego szlaku, idziemy teraz takim małym skrótem w dół i wejdziemy sobie na krótsze skały.